Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym odcinku z Alexa. Znajdujemy się w kraterze, nowej miejscówce banitów, ponieważ banici wcześniej osiedlali się w forcie, który teraz przejęli berserkowie. Zwiedzimy sobie cały tutaj dostępny krater, porozmawiamy z różnymi ludźmi, poprzyjmujemy różne misje oraz powykonujemy kilka tych, które mamy aktualnie już zdobyte. Między innymi kurier Dixona oraz znalezienie towarów tego dziwnego gościa, którego tutaj spotkaliśmy. Dobra, myślę, że możemy sobie zacząć od zwiedzania właśnie tutaj dołu naszej mapy, żebyśmy wszystko po kolei zwiedzili i niczego na pewno nie ominęli. Mam tutaj pierwszą osobę, jest to Porter. Dzień dobry, chłopcze. Jak stary Porter może ci pomóc? Tylko się rozglądam. Jesteś tu nowy? Usiądź ze mną przy ogniu. Napij się energetyka. Niegdyś byłem słynnym kurierem. Dostarczałem przesyłki na całym Magalanie. Wykonywałem zadanie niebezpieczne, lecz konieczne. Poza tym lubiłem zbliżać do siebie innych, łączyć ze sobą cały świat. Doręczałem ekwipunek, broń, a raz nawet jedzenie. Niestety, te dni już dawno minęły. Dlaczego przestałeś to robić? Zestarzałem się. Klienci czekali w najbardziej niegościnnych miejscach, do których nie potrafiłem dotrzeć. Pracowałem ciężko, ale sprawiało mi to satysfakcję. Każda wyczekiwana paczka radowała odbiorcę. Teraz jednak ledwie mogę wydostać się z krateru. Znoszone buty i stare kości nie ułatwiają sprawy. Zarobiłem tak niewiele, że musiałem zamieszkać w takiej dziurze. Szkoda. Widzę, że się kiepsko płacili. To poszukaj sobie innego domu. Niby jak. W budowie zawsze pomagali mi przyjaciele. Nigdy nie opanowałem takich umiejętności, a teraz zostałem sam jak palec. Nie posiadam też kryształków na zakup domu. Kiedy mi je oferowano, po prostu odmawiałem. Głupie z mojej strony, I prawda? co, wykonywał swoją robotę i za darmo? Ale czekaj, coś mi chodzi po głowie. Wyglądasz na kogoś, kto zdołałby pokonać trudny teren. Czy pomógłbyś mi znaleźć lepsze lokum? Właśnie, Wiesz, jak on sobie to wyobraża? to naprawdę łatwe. Mam tu przesyłkę, na którą ktoś czeka od bardzo dawna. Kiedy ją otrzyma, z pewnością będzie niezwykle rad. Pewnie sypnie kryształkami. Niestety, jak już mówiłem, sam nigdzie daleko się z niczym nie wybiorę. Słuchaj więc, doręczysz paczkę i wrócisz z kryształkami. Ja kupię za nie dom, a ty zatrzymasz resztę. Co ty na to? Brzmi to trochę podejrzanie. Co jest w środku? Nic ciekawego. Konserwy, filtry do wody, książki, wszystko, czego potrzebuje pustelnik. A gdzie trzeba ją Dokąd dostarczyć? trzeba to dostarczyć? Tu się rzecz komplikuje. To dość niedostępne miejsce. Kojarzysz góry na południu? Te między kraterem a Karakis? Jak najbardziej. Trudno je przeoczyć. Byłem tam. Ha, to prawda! Przesyłkę należy zanieść w okolice szczytu po przeciwnej stronie. Na zboczu wzniesiono niewielki schron. Tam musi dotrzeć pakunek. Do kogo zaadresowano przesyłkę? Wspominałem o kryjówce na zboczu. Chodzi mi o to, jak nazywa się adresat. A, no tak. Nie wiem, nigdy człowieka nie widziałem. Żyje w tym swoim schronie i nie wyściubia z niego nosa. Chyba mu tam dobrze. Przed wejściem znajduje się schowek. Umieść paczkę w środku. Zapłata będzie w jakimś pudełku czy czymś takim. Gość zbudował system pneumatycznych rur i dzięki nim nie musi się bezpośrednio z nikim kontaktować. Dziwna sprawa. Rozumiem, jak to brzmi. To dziwak, ale dość miły. No dobra. Możemy W dostarczyć tą porządku. przesyłkę. Dostarczę tę przesyłkę. Pobawimy się w kuriera. Bardzo ci dziękuję. Trzymaj.
I nie zapomnij o zapłacie. Nie powtarzaj moich błędów i bierz kryształki. Ach, na samą myśl o kryształkach, za które kupię przyzwoity dom, robi mi się miło. Do zobaczenia. O, tylko przez przypadek sam nie wydaj kryształków. Mamy nową misję, zlecenie od portera. Sprawdźmy w ogóle, gdzie mamy iść. W sensie mniej więcej rozumiem, gdzie mielibyśmy się udać. Tutaj. Jest tutaj ten pustelnik. No to wybierzemy się tam po drodze. Wykonamy misję z tym zapominalskim banitą, który siedzi tam, a propos. Bo to jest dosłownie po drodze. Ale najpierw jeszcze sobie tutaj pozwiedzamy. Zobaczymy, czy jest tutaj coś ciekawego. Słuszna decyzja. To jest jakaś dziewczyna. A po prostu banita. Bez imienia. Tutaj już byliśmy. I tu mamy jakieś pomieszczenia po kolei. Tutaj nic nie ma. Z tego co widzę. Jakaś lampka. Myślałem, że już że paliwo. Neronie, daj mi Tutaj kogoś mamy. Pozwoliłeś się złapać. Chciałem tylko pomóc Jazmie. Berserkowie. Powinieneś się orientować, że berserkowie to nie twoje zmartwienie. Ciekawe, o co chodzi? Słuchaj, nie mogę teraz. Bez rozkazu. Nie teraz. Wracaj do domu. Wyśpij się. Czekaj. Mogę iść? Oczywiście. Odprowadzą cię moi kumple. Oj, chyba się dobrze to dla niego nie skończy. Po drodze stało ci się coś złego, prawda? Pewnie ci kumple go zabiją. Nie ma takiej potrzeby. Poradzę sobie sam. W porządku. No to zmykaj. Dobrej nocy. Dziękuję. Dziękuję. Oj, łowca nagród za nim idzie. Ciekawy jestem, jak się skończy ta sytuacja. Podejrzewam, że ten łowca nagród go zamorduje. Ale pewności nie mam. Pogadajmy najpierw z tym gościem. O, kolejny ochotnik. Powiem ci to samo, co wszystkim. Podejdź do tamtej tablicy. Znajdziesz na niej aktualne zadania. Gdybyś czegoś nie kumał, pytaj. Nie zapewniamy broni ani sprzętu, ale patrząc na ciebie, rzekłbym, że jesteś przygotowany. Gdy skończysz robotę, zgłoś się do mnie po nagrodę. Oto zleceń. Aha, okej. Czyli tu gdzieś jest tablica, jakaś ogłoszeń, tak? Z tego co zrozumiałem. I... Dobra, tu jest rzeczywiście. I on rozdaje jakieś zlecenia. Zlecenie na Dixon. Poszukiwany Dixon był łowca nagród. O! To jest potencjalny zbieg. Uwaga, umie podgrać się bronią, jeżeli wsparcie Morkonów. Dixona mielibyśmy zabić, ale właśnie dla niego wykonujemy misję. Co możesz mi powiedzieć o Dixonie? My Dixona poznaliśmy. Dixon to ptaszek, który woli śpiewać w klatce. Właściwie to zamienił wolność u nas na jarzmo u Morkonów. Tak przynajmniej mówią. To wszystko? Tylko tym wam zawinił? On i ja mieliśmy umowę. Złamał ją jednostronnie, przejawiając złą wolę. Możesz uznać cenę za jego głowę za próbę zadośćuczynienia. Uwierz mi, ten typ nie zasługuje na współczucie. Sam był kiedyś łowcą nagród. Wie, na jakiej zasadzie działa świat. No i powinniśmy udać się do Dixona pogadać o tym. Prasa do pocisków. Generalnie, jeżeli wykonaniem tej misji jest tylko i wyłącznie zabicie go, to ja tego nie zrobię, ponieważ aktualnie nawet mu pomagamy. Musimy dostarczyć kwiaty jego żonie, która tutaj się znajduje w kraterze.
Dixona pokonaliśmy w walce chyba. Podczas tego turnieju barmana. Mamy tutaj kogoś ciekawego jeszcze. Tutaj kogoś mamy. Czy tyle wystarczy? Może lepiej pójść po Baxtera. Irina. A może nie. Tu jakiś najemnik. Skrzynię z zeszłego tygodnia. Też jakiś gościu. Tak powinniśmy przeżyć jeszcze miesiąc. Dobra, pogadajmy z tą Iriną. O, nie zauważyłam cię. Jak widzę, przychodzisz tu prosto z groty. Dlatego pozwól mi coś wyjaśnić. Ona też jest z groty. Nie do końca należy do Morkonów. Nawet jeśli sprawiam inne wrażenie. No mam morkońskie ciuchy, na pewno. Nie powiem ci dlaczego. I nawet nie próbuj tego ze mnie wyciągać. O, resztę pytaj jednak śmiało. Co tutaj robisz? Wolałabym zachować to dla siebie. Sam rozumiesz. Skupmy się teraz na tym, czego tu szukasz. Sprzedaję to i owo. Chcesz rzucić okiem? Okej, jest ona jakimś kwatermistrzem. Coś, co ci się przyda. Pokaż mi. Sprawdźmy, co ona ma ciekawego. Pałasz i tarcze, nic ciekawego. Kusza bojowa, o ta kusza, w sumie całkiem spoko. Obrażenia 101, granat, proste nakrycie głowy morkonów, perspektywa, koszula banitów, jakieś miksturki. Szczerze powiedziawszy, to tak nie jest zbyt mam w sumie coś ciekawego. Same nudy, ewentualnie możemy jej coś sprzedać. Możemy sprzedać jej jedną maczugę. Jeden młotek. Tutaj toporek. Wciskamy jej trochę śmieci. Troszeczkę sobie zarobimy, bo wiadomo, zawsze fajnie jest mieć więcej kryształków niż mniej. Dobra, tak więc zarobiliśmy sobie 8 stówek. Jak najbardziej. Fajna opcja. Żadnych problemów? Nie. Jestem w pewnym sensie chroniona. W związku z tym nie muszę się na przykład lękać żadnych napadów. Oczywiście nie pozwalam też sobie na zbytnią swobodę. Po prostu bardzo się staram nie skupiać na sobie niepotrzebnej uwagi. Ale dość już o tym. Nadal pragniesz coś ode mnie kupić, prawda? Jeśli tak... Nie masz nic ciekawego do kupienia. Co my tu mamy? Przecież oddałam ci 20% moich zarobków w zeszłym tygodniu. No co ty, Vicky? W kraterze jest teraz tylu obcych, że niebezpieczeństwo czyha pewnie za każdym rogiem. Ciebie i twoje interesy coraz trudniej strzec przed istną falą... Ona sprzedaje tu żarcie. A gościu chce od niej wymusić kryształki. Pewnie za... fałszywe... To za fałszywą obronę. Nie wierzę, żeby 800 kryształków eleksitu to było zbyt wiele. 800 kryształków? Zasobność portfeli niektórych takim dużo. Klientów, nie mówiąc o poziomie ochrony, z jakiej za to korzysta. Z jakiegoś gównianego ochroniarza 800? Połowa moich zarobków. Chyba żartujesz. Posłuchaj, złotko. Powtórzę to raz jeszcze. Wolniej. Płacisz Brzeszczotowi, a on pilnuje, żebyś mogła zapracować na chleb w kolejnym tygodniu. Jeśli chcesz, zrezygnuj z mojej ochrony nawet teraz. Wtedy będziesz jednak zdana na łaskę. Podejrzewam, że jeśli ktoś zrezygnuje z ochrony, tam szczur się ubiega. Dobrze, dobrze. Zapłacę. Mądra z ciebie, dziewczy. Już do... Jak mogę służyć? Sprawdźmy najpierw, co na tu ma ciekawego. Wyrzutnie granatów. Oraz różną... Sporo amunicji. Tapka banitów, bardzo dobry kapelusz rebelianta. Dobre ubranie rebelianta. O, eliksir wojownika ona ma na sprzedaż. Średni napój eleksowy. Wow, to byłoby super. Jeśli o to chodzi.
prawda, trochę drogo. Gdybyśmy mieli 2000 wtedy na to wydamy. Ajajaj, to daje nam, że wtedy my będziemy mieli zarobione 10 tysięcy tylko. Tak więc nie jestem pewien, czy się to opłaca do końca. Póki co zrezygnujemy. Słyszałem twoją rozmowę z tym całym Brzeszczotem. Naprzykrza ci się? Tak. Jakiś czas temu mnie okradziono. Zrabowano połowę moich towarów. Następnego dnia pojawił się on i zaproponował ochronę w zamian za pieniądze. No, brzmi to podejrzanie. Wszyscy wiedzą, że to on odpowiada za kradzieże i wykańcza biznesy. No właśnie. Po wszystkim przychodzi jak gdyby nigdy nic i domaga się haraczu za protekcję. Trzeba mu spuścić w pierdol, dokładnie. Trzeba mu spuścić w pierdol. Prawda? Jedyne, co byłabym w stanie zrobić, to kogoś wynająć. Niestety mnie na to nie stać. Brzeszczot kosztuje za dużo. Jeśli sobie życzysz, zajmę się tym Brzeszczotem. Już mówiłam, nie wyszperam ani kryształka. Chyba, że pomożesz mi za darmo. Jak zatem brzmi twoja propozycja? Twoja propozycja? Taka, która nie zmusi mnie do żarcia gruzu? Wysupłam około 80 kryształków. Na więcej nie licz. Jeżeli cię to zadowoli, to się dogadamy. 80 kryształków. No dobra, trochę mało, ale... Załatwię sprawę z Brzeszczotem. Bardzo ci dziękuję. Ucieszę się, gdy Brzeszczot w końcu przestanie mnie prześladować. Gdzie on jest? Gdzie znajdę? Bo widziałem, że on gdzieś poszedł. Kręci się po mieście i zaczepia ludzi. Prędzej czy później na niego trafisz. Jak powinienem rozprawić się z Brzeszczotem? Pragniesz odzyskać pieniądze? Nie, niech zostawi mnie w spokoju. Tylko bądź ostrożny. Ludzie przymykają oko na jego ekscesy nie bez powodu. Potrafi walczyć, mimo że sprawia inne wrażenie. Dobra, w takim wypadku... No ej, totalnie ci odwaliło? Spierzemy frajera, jak tylko go znajdziemy. Ponieważ ona mówiła, że on się gdzieś tutaj... że on gdzieś tutaj krąży. Problemy z haraczem. No, teraz poszedł już na drugi koniec praktycznie. To możemy sobie to zaznaczyć, ale na razie się tam nie udamy. Tutaj był jeszcze jakiś gość, ten co tutaj przybija młotkiem. Zobaczmy, co on nam powie ciekawego. Co tutaj robisz do licha? Myślałem, że nie żyjesz. Znamy się? Właśnie nie kojarzę go. Tak, no weź, czy Zakor coś ci mówi? Chwila, jesteś Albem? Przemknij się. Ale trafił swój na swego, nie? Jak na byłego Alba nieźle się opaliłeś. Ach, lepiej zmieńmy temat. Przysłali cię, byś towarzyszył mi do depozytorium. Zgadza się? Nie. I nie mam bladego pojęcia, o czym mówisz. Naprawdę? Niedobrze. Chyba muszę zacząć zatem od zera. Ale nie tutaj. Oni zawsze nasłuchują. Zawsze. Poza miastem będzie bezpieczniej. Chodź. Pogadajmy z nim, czemu nie? Poszukiwano obiekt badań. Czy się wyjątkowo silnymi oznakami życiowymi, swoim muskulaturem, brakiem defektów w mózgu? Jeśli tak, to udaje się do południowego sektora Ignadolu. Obiekty badań, które spełniają odpowiednie wymagania, zostaną nagrodzone eliksirem. Z ciekawości, co sądzisz o tym mieście? Wolałem swoją starą chatę. Wyobrażam sobie, ale ten zapach, odór, wiele mnie nauczył. Mamy karczmę. Żądza, strach, chciwość, no wiesz, cały ten fetor. Tak pachnie ludzkość. Myślałem, że się nie wychylasz. Takie mielenie ozorem ściągnie na ciebie uwagę. Spójrz tylko na te wory mięcha. Nie zauważyliby własnej śmierci. Jeśli to takie ważne... Zamknę się. Jesteś dla mnie autorytetem. Bo jacyś berserkowie. Doprawdy? Tak. Wkrótce zrozumiesz. Jestem ciekawy. Mam jakiegoś gościa. Pewnie jest strażnikiem. Bramy. Z tej strony jeszcze nie byliśmy. Tyle chyba wystarczy. Pora wyjaśnić kilka spraw.
porządku, czyli ja wiem więcej o tobie niż ty o mnie. I przeszliśmy taki kawał, byś mi o tym powiedział? Nie, zamierzałem cię o coś poprosić. To sprawa wyłącznie między nami. Dobrze. W czym rzecz? Chodź ze mną do depozytorium w Ignadonie. W trakcie podróży przydałaby mi się twoja pomoc. Na drogach bywa przecież niebezpiecznie. Nie mogę zwerbować do tego nikogo innego. Moje pochodzenie powinno pozostać tajemnicą. Generalnie możemy iść, ale no nie teraz. Ale najpierw się tu rozejrzę. Jasne, ja też muszę załatwić to i owo. Daj znać, gdy zechcesz się zbierać. Szukaj mnie w dzielnicy dealerów. Dobra, możemy w sumie z nimi się przejść, czemu nie? Najpierw tylko ogarniemy sobie właśnie wszystko w kraterze i potem pójdziemy do tutaj, do Ignadonu, do tego depozytorium. Razem z nim, bo tak czy tak byśmy się tam w końcu udali. Do ciebie mówię. O, ty nie jesteś. Myślałem, że to ktoś inny. Za kogo mnie wcześniej wziąłeś? Za kogoś, kim nie jesteś. Okej, okay. Czyli nic więcej nam nie ma do powiedzenia. Trochę bez sensu była ta rozmowa. Nie powiem, że nie. Kto mógł przypuszczać, że tak nas przetrzepią? Co my teraz zrobimy? Dobra, gdzie byśmy mogli iść? Moglibyśmy się udać tutaj na lewo. Tędy przechodziliśmy. Jedną połowę przepiłem, a drugą zgubiłem. Co ty kurwa pieprzysz? Albo o! Nie można tak po prostu zgubić kryształu. Możemy udać się tutaj. Tu jest karczma. A tutaj? Chyba jakaś... Widzę tutaj jakaś stripteaserka. Nikogo więcej tutaj nie ma tak naprawdę, ona sobie siedzi i tańczy. No okej. Nikt nawet nie ogląda. Podejrzewam, że tutaj znajdziemy kogoś wartego rozmowy. Będziemy musieli coś z tym zrobić. Chociażby karczmarz, zobaczymy, czy ktoś nam powie. Niezależnie od tego, czego szukasz, dam ci dobrą cenę. Nawet nie próbuj nas oszukać, dobrze? Mam cię na oku. Ja? Oszukać? Dlaczego myślisz? Czekaj. Zouza, tak? Siostra starego księcia. Zgadza się. Dlatego uważaj, jak ze mną rozmawiasz. Ha, no proszę, jaka elita. Odpuść sobie, panienko. Logan to już historia. Tutaj nie jesteś od nikogo ważniejsza. To jak? Kupicie coś wreszcie? Jak tam interes? Znakomicie. Każdy, kto zdoła tu wreszcie dotrzeć, potrzebuje z reguły mocnego drinka. Na cito. Póki aż się uginają, a destylarnia wylewa z siebie więcej niż mój własny pęcherz. No i okazjonalnie zdarzy mi się przekazać komuś to, co sam wiem. Z tego również są jakieś pieniądze. Dobra, ciekawe, o. Jasne. Jest nauczycielem, czego możesz nauczyć? Chemii, licytator oraz tania nauka. Ktoś nauczyciela nauczenia się nowej zdolności jest tańszy, tutaj byśmy mieli zniżkę na wszystkie towary, no i wiadomo, chemia, czyli byśmy mogli tworzyć eliksiry. Co masz na składzie? Rozejrzyj się. Nic ciekawego nie ma. Jeśli o to chodzi. Gość siedzi w syfie całymi dniami. Ciekawe, czy jest tutaj ktoś ciekawy. No widzę, że nie powinno nas tu być. Dobra. Tak więc to mamy ogarnięte. Tu widzę, że jest chyba wejście do górnego miasta. Musimy pogadać ze strażnikiem, zobaczymy, co nam powie. Bo z tego, co mówili, wstęp jest zabroniony. Górna dzielnica jest zamknięta. Dokładnie. Możesz zawrócić. Pozwól nam przejść. Jestem siostrą księcia Tawaru. Nie wpuszczę was, choćbyś była babcią Baxtera. A jeżeli nie dacie mi dobrego powodu, to dalej nigdzie nie pójdziecie.
proste. Nie strzegłeś czasem bramy u kleryków? Owszem, ale... Rzeczywiście, no. Przyszedł czas na reorientację. Kojarzę go. Proszę, nie zmieniłem się. Dokonałem tylko kilku poprawek. Musiałem zajmować się szemranymi sprawami, żeby zarobić jakieś kryształki. Teraz płacą mi ilekroć ktoś coś spieprzy. Jeśli więc planujesz kradzież, rozrubę lub morderstwo, nie krępuj się. Wpadnie mi więcej kasy. Czy tak cię przekonam, byś się trochę odsunął? No dobra. Udam, że cię nie widziałem, ale tylko ten jeden raz. Idź i załatw to, na czym ci tam zależy. Ale jak cię znów tu zobaczę, wylecisz na zbity pysk. Gościu nie chciał za dużo. No, znikaj. Nigdy się tu nie kręciłeś. Dostał 5 dyszek i nara. Zapiszmy sobie. Tego co pamiętam, to Zouza miała sprawę właśnie u Baxtera. A Baxter tam siedzi. A kogo mamy tutaj? Mówiąc szczerze, masz rację. Jakiś banitów. No cóż. Karczmarka Brenda. Szkolu złociutki, co polać? Bardziej wygląda mi to na karczmę. Rozejrzyj się tylko. Sami rozwydrzeni chłoptasie, a im dalej w noc, tym bardziej przypominają smarkaczy. Kiedy się rozhasają, to ustawiam ich do pionu, więc czasami czuję się raczej jak ich matka, a nie karczmarka. Ci goście to po prostu duże dzieci ze spluwami. Stąd nazwa. To co podać? Szklankę zimnego mleka? Z prądem, rzecz jasna. Prochnij, co ma w ofercie. Nic ciekawego. Jedzenia mamy pod dostatkiem, tak czy tak. Ale ma gościu Irokeza. Widzę, że nie ma tu chyba nikogo wartego pogadania. Kogo my tu znajdziemy jeszcze? Jakiś pomagier. Tam siedzi chyba przywódca, instruktor. Wchodzisz w to? Nie wiem, stary, mam wątpliwości. Cipeczka z ciebie. Będziesz tylko stać na czatach. Pogadajmy z tym handlarzem. Co on tu ma ciekawego? Wyrzutnia granatów, wyrzutnia rakiet, trochę złomu. Jakieś śmieci, nic nie warte. A ten instruktor? Widać przecież, że... Dlaczego tak cię obchodzi, czy należę do banitów? Słuchaj, ubijam tu interes. Dostarczam banitom pancerze, a oni pozwalają mi siedzieć na dupie i nie martwić się o to, czy mnie ktoś okradnie i tym podobnie. Dobra, czyli musielibyśmy być banitom, trzymam umowę, żeby on z nami gadał. Czyli sprzedałbyś mi coś, gdybym był banitą? Zaopatrzyłbym cię w sprzęt, broń, a nawet nauczył robić dopalacze. Szybko to pojąłeś, aż mnie duma rozpiera. Niestety nie jesteś banitą. Więc nic ci z interesów. Dokładnie tak. Banitą nie będziemy, ponieważ jesteśmy już Morkonem. Pytanie, czy możemy... Mamy w ogóle po co tutaj przychodzić i gadać z... Kim ty jesteś w ogóle, Hector? On chyba jest przywódcą aktualnie. Banitów na to wychodzi. Tak? Nie wierzę, kurwa. Co za niespodziewane spotkanie. Nie do końca go kojarzę. Doktor? Myślałem, że już się nie zobaczymy. Nic dziwnego. Zamierzaliśmy wtedy przekroczyć góry. Zacząć tam od nowa. Niestety, jak sam widzisz, daleko nie zaszliśmy. O, dlaczego to jest dobre pytanie. Strażnicy rozdają ludziom eleksid? Czyli Darius wypełnia rozkazy. Miło mi to słyszeć. To nie była odpowiedź na moje pytanie. Po prostu mam dobre serce. Ale rzeczywiście. A tak naprawdę? Dobrze. Jak widzę, podejrzliwy z ciebie chłop. Wcale nie rozdaję niczego za darmo. Zarabiam na tym. Przede wszystkim kryształki zostają tutaj. To, co rozdajemy przed bramą, wydawane jest w kraterze.
A nawet jeśli jest inaczej, moi ludzie troszczą się o resztę. Gdy chcę odzyskać moją własność z nawiązką, wystarczają zwinne palce. Ważne, że uważają mnie za zbawcę i przeklinają los, jeszcze mi za to dziękując. Przebiegłe. Słuchaj, no, wszyscy musimy z czegoś żyć. Rozumiesz chyba? Ubrocie się z banitem? Jak to się stało? Jak to się stało? Szpony zawsze snuły szeroko zakrojone plany. Chcieliśmy stworzyć społeczeństwo od podstaw. Zapomnieć o wojnie. Miało być łatwiej, gdybyśmy osiedlili się gdzieś za górami. Ale gdy zatrzymaliśmy się tutaj na postój, nasz przewodnik spierdolił i nigdy nie wrócił. Bez niego nie wiemy nawet, jak przejść przez te góry i nie umrzeć. W związku z czym utknęliśmy tutaj. Ostatecznie tak jakoś wyszło, że oto zdobyłem szczyt innej góry. Życie jednak płata czasem figle, co nie? Tak, on był członkiem szponów, rzeczywiście. Już mi się przypomniało. Jako członek szpony to jest ta gildia złodziejska. Potrafisz nauczyć mnie paru złodziejskich sztuczek. Pewnie. Co chciałbyś wiedzieć? Co my tutaj mamy? My tu mamy kieszonkowiec, otwieranie zamków. Troszkę zręczności nam brakuje, jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o właśnie otwieranie zamków, moglibyśmy się nauczyć hakowania oraz tego? Oraz ufność, zmniejsza wymagania atrybutów w dialogach oraz adwokat, płacić niższą cenę za swoje zbrodnie, to bez sensu. Ile mamy punktów? Mamy jeden punkt, kurczę, bo nauczyłbym się hakowania oraz otwierania zamków, ale mając jeden punkt to nie za bardzo coś byśmy mogli zrobić. Zostać banitą? Nic nie stoi na... Chciałbyś pracować dla nas jako informator? Zależy, co przez to rozumiesz. Jesteś Morkonem, a to nam się przyda. Wielu z naszych ludzi wstąpiło już w wasze szeregi. Szukamy jednak kogoś, kto zdobędzie zaufanie wierchuszki. Jeśli więc zamierzasz do nas dołączyć, skontaktuj się z moimi towarzyszami. Więcej ci nie zdradzę. Jak pamiętasz, nasze komórki działają samodzielnie. Nie powiem ci, gdzie dokładnie się ukrywają. Znajdź moich ludzi w grocie, zdobądź ich zaufanie, a przekażą ci wszystko, co musisz wiedzieć. Miło było cię spotkać, Jax. Ale czas na mnie. Wybacz, robota czeka. Co? Nie wiem, czy byśmy chcieli do nich dołączyć. Jak to rozumiem, to możemy, pomimo tego, że jesteśmy Morkonem. Ale zostaniemy sobie tymi Morkonami. Ciekawe, czy możemy wejść drugi raz. Tak, no widzę, że Ksander nie ma z tym problemu. Tak więc to jest w porządku. Tutaj to już, tą już część tutaj zwiedziliśmy. Tu byśmy mieli Baxtera, zapiski. Problemy z haraczem. Gdzie jest teraz Grzeszczot? Moglibyśmy go w sumie załatwić. Skoro już tu siedzimy. To czemu by nie? A nie będzie się on przynajmniej naprzykrzał innym handlarzom, jak to robił dotychczas. Tak więc byśmy musieli iść tutaj. I tutaj mamy naszego jegomościa. Pogadajmy z nim. Brzeszczot nie ma czasu dla przybłęd takich jak ty. Bądź tak miły i spierdalaj. Puścimy mu jakiś wpierdol, nie? Jak mnie nazwałeś? Mówię, że jesteś przybłędą, włóczęgą, łachmaniarzem. I co ty na to? O. Rozważam, czy nie przydałoby ci się lanie. Przydałoby się. Tureń z ciebie czy zuch? Tak czy siak, szykuj się na śmierć. Wow, całkiem w sumie nam zarąbał mocno. Zaczynajcie! Musimy uważać. Atakuj!
No nie, on spadł tam na dół. Tak to się robi. Zabiliśmy go. O! Ja myślałem, że tylko go pobijemy, szczerze powiedziawszy. Tu leży gdzieś jego broń? Nie mam pojęcia. No cóż. Mówi się trudno. Ale było blisko, jak widzicie, prawie nas pokonał. Dużo życia. Dużo życia. No dużo życia w sumie nam odbierał, nie? Zjemy sobie jakieś tam dwa kawałki mięsa. Może batonika. I możemy udać się z powrotem do Zauzy. Do Zauzy, do Wiki. Pogadamy z nią. Zobaczymy, co powie na to, że już ten frajer nie będzie się jej naprzykrzał. Brzeszczot przestanie cię nachodzić. Dlaczego? Nie żyje. Nareszcie. Skurwiel w końcu się doigrał. Nie interesuje mnie, czy maczałeś w tym palce. Posłaniec dobrych wieści może liczyć na nagrodę. Dzięki. O, 250 kryształków. Nie dziękuj mnie, tylko temu sukinsynowi Brzeszczotowi. No spoko. W końcu nie będę musiała mu płacić i zacznę normalnie zarabiać. Idę świętować. Do zobaczenia. Super. Jasne, czemu nie, pewnie. Mamy ładnie misję tutaj wykonaną. To co mamy jeszcze? Mielibyśmy Ateris zapominarski, bo oni to zlecenie od Portera. Tak naprawdę wszystko opiera się o pójście tutaj na południe. Tak więc moglibyśmy załatwić te kwiatki od Dixona. To będzie w tą stronę. To jest ten frajer, który chciał nas orżnąć na hajs. Okradli cię, debilu. Trzeba było nie chlać. Roślinka chili. Weźmy sobie. A tutaj gdzieś ma się znajdować żona Dixona. To jest cmentarz. Aha, bo ona nie żyje, rzeczywiście. Arno, Harry, Markus, Robert, Jenny. Takie zdjęcie chyba nie wyglądało. Marco, Max, Andy. M. Kloss. Myślałem, że H. Kloss byłby Hans Kloss prawie. Taki stary serial. Sophie, Mathilde. Sophie i Matylda. Czyli to tutaj pochowano rodzinę Dixona. Połóżmy te kwiaty. Zdaje się, że właśnie tego chciał ode mnie Dixon. Pójdziemy porozmawiać z nim później, że zrobiliśmy wszystko, co nas poprosił tak naprawdę. Kogo my tu mamy jeszcze? Habsburner jakiś? Sasza? Mamy jakiś potrójny nagrobek. Tobo, Bobo i Tomo. Tu jest Becky. Fotografia. Całkiem ładna zresztą. Harry, Arno. A kogo mamy tutaj? T800. To jeszcze jest ręka w tym ziemi, ale super. Jest to nawiązanie do Terminatora, ponieważ jeden z modeli Terminatorów to był właśnie tytułowy T800. Tu jest jakiś Daniel i piwko na jego grobie. Lena Steven. Mam tu kogoś jeszcze? Chyba nie, to były chyba wszystkie groby. No nieźle. O, tu ktoś jest. Napiszmy sobie, ponieważ może mogą coś od nas chcieć. Hej, Tupku, tutaj. Dłużej się kurwa nie dało. No i co? Mówiłem, no nie? Prędzej czy później musiał wrócić i pozawodzić nad grobem żony.
Dale, to chyba nie jest Dixon. Wcale go nie przypomina. Łowcy nagród. Zamknij kurwa ryj! Pewnie, że to Dixon. Po co ktoś inny miałby tu składać kwiaty? Też mi tu coś nie pasuje. To chyba nie on. Zamknijcie się! Ja tu dowodzę i wiem, na kogo kurwa patrzę. No chyba nie do końca. A może go spytasz? Nie ty wydajesz tu rozkazy do chuja. Hej ty! Gadaj! Jesteś Dixon? Najpierw powiedz, kto cię nasłał. To nie najlepszy moment, by stawiać żądania kolego. No mów, nazywasz się Dixon czy nie? Nie. Nie, szukacie kogoś innego. Czyżby? W takim razie ktoś ty za jeden. Jax. Zadowolony? Jax, kurwa, słyszałam o tobie. Lepiej stąd spadajmy. Rozpoznała nas. Jeszcze kurwa czego? Załatwimy to tu i teraz. Mnie w to nie mieszaj. Wolę spierdalać, póki się da. Stój! Kutas chce nas zrobić w konia. Zaczyna mnie to nudzić. Dostarczę twój łeb na srebrnej tacy. Wtedy przekonam się, czy nie leciałeś w chuja. Załatwię to szybko. Słowo! Nic nie poczujesz. No to chyba ty nic nie poczujesz. Musimy uważać. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Dobra, teraz musimy uważać. On już nie żyje. Dobra, co my tu mamy? Ostrze egzekutora. Tu już wszystko. A tu mamy wielki topór. Frajer chciał nas zabić. Sprawdźmy to, ostrze egzekutora, jestem ciekawy. Ponieważ chyba jeszcze nie znaleźliśmy takiej sztuki oręża. Ostrze egzekutora obrażenia 110, jak najbardziej. Większa siła i większa zręczność. Ale my raczej idziemy w siłę i budowę. Tak więc i tak nie będzie nam raczej dane założyć tą... tego miecz, ten miecz. O, tu mam jeszcze lekarstwo. Zjedzmy sobie coś. Ponieważ taka walka troszkę nas wymęczyła. W sumie, skoro tu jesteśmy, to myślę, że możemy udać się z powrotem do Dixona. Powiemy mu, że kwiaty zostały dostarczone na grupie jego żony. Oraz o tym, co nas spotkało i że polują na jego głowę. Ciekawe, jak zareaguje, ponieważ nic nam o tym nie wspomniał, że polują na jego głowę. Oraz, że jest byłym łowcą nagród. Dobra, Dixon przesiaduje tutaj. Zobaczymy, co nam powie. Dostarczyliśmy kwiaty. Dlaczego mi nie powiedziałeś, że twoja żona nie żyje? O, nie wspominał o tym. Myślałem, że ją znajdziemy żywą. Gdybyś to wiedział, pewnie byś się na nic nie zgodził. Dlaczego to dla ciebie takie ważne? Żona i córka były dla mnie wszystkim. Nadawały mojemu życiu sens. Zawsze życzyła sobie kwiatów na urodziny. Sam nigdy tego nie rozumiałem. Umierają zaraz po zerwaniu. Teraz wydaje się to bardziej na miejscu. Dziękuję ci za trud. To naprawdę wiele dla mnie znaczy. Wpadłem też na kilku łowców nagród. Wzięli mnie za ciebie. W sumie mogłem cię ostrzec, ale pomyślałem, że skoro posyłam tam ciebie, to nic się nie stanie. No nic się nie stało. Żadni z nas przecież bliźniacy, co nie? Powiedz to kolesiowi, którego rozwaliłem. Słuchaj, prosiłem cię o wiele, to oczywiste. Naprawdę nie zamierzałem skazywać cię na żaden ostrzał. Nie no, spoko, tamten frajer nie żyje. Karty, ten powinien je zagrywać. Nie przejmuj się tym. Dzięki za wyrozumiałość. Proszę, weź to. To moje zaskórniaki. Nie interesuje mnie nagrodza jego głowę.
Ale ciekawy jestem, jak zmarła jego rodzina. Po prostu spłonęły. W mordę. Bardzo mi przykro. Jak to się stało? Sam od dawna się nad tym zastanawiam. Podejrzewam, że ktoś podłożył ogień. Neron jak zwykle posłał mnie wtedy, bym pościągał długi. Kiedy wróciłem, zamiast domu, cóż, zastałem zgliszcza. Stałem tam przez kilka godzin, obserwując dogasający żar. Odkryłeś, kto wzniecił pożar? Nie, to w sumie bez znaczenia. Widziałeś te domki w kraterze? Wystarczy iskra lub zwarcie w instalacji i już po nich. No, domki są w okropnym stanie generalnie. Stare dzieje. Szprycowałem się dopalaczami. Chlałem jak dziki. Ostatecznie mi przeszło. Teraz już tylko palę. Kto wie, może Morkoni pomogą mi zwalczyć i to. Nie zależy mi na nagrodzie za jego głowę. Okej, myślę, że będziemy kończyć, jeśli o to chodzi. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. W kolejnym odcinku powykonujemy... Dostarczymy tą paczkę tutaj do tych gór oraz spróbujemy odnaleźć te towary przy tym jeziorku. Spotkamy się także z Baxterem, który siedzi w tej części krateru, której właśnie jeszcze nie zwiedziliśmy. I będziemy chyba wyprawiać się powoli do Ignadonu. Zobaczymy. Ja dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Zachęcam do zostawienia komentarza, subskrypcji, lajka i oglądania dalszych przygód Jaxa. Trzymajcie się, na razie, cześć.